Ciao, moi drodzy! W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na wywiad z Adamem Małyszem, wspaniałym sportowcem i człowiekiem, którego spotkałem na Masocorto. A przy okazji chciałem podziękować ekipie Neckerman Polska i Krzysztofowi Majdzie za ten czas, który z nimi spędziłem. Zapraszam Was na oglądanie wywiadu z Adamem Małyszem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj, 11 grudnia 2017 roku, na ski openingu Neckerman Podróże, który jest wyjątkowy. Ja rok temu na ski openingu, który byliśmy w Słowenii, w Pralicy, był wyjątkowy. Z racji tego, że byliśmy w miejscu, którym... wyjątkowe miejsce, Pralica, Wielka Skocznia, z panem Adamem Małyszem, który jest też dzisiaj z nami. Witam serdecznie, panie Adamie. Wiem, że dla wielu z państwa to jest to, że Adam jest z nami, też było bardzo ważne, ale on jest z nami tutaj cały czas. I na początek chciałbym zaprosić pana prezesa Neckerman Podróże, który kocha podróże, kocha też narty, Austrię przede wszystkim, jest we Włoszech. Witamy panie Krzysztof Piotrajkus. Dobry wieczór państwu. Jako najstarszy pracownik Neckermana z Neckerman Podróże chciałbym przede wszystkim powitać pana Adama Małysza z małżonką i osobami towarzyszącymi, którzy przyjęli nasze zaproszenie, nie po raz pierwszy, ażeby towarzyszyć państwu i nam na ski opening Masocorto. Witam naszych klientów, państwa, którzy też przyjęliście na zaproszenie, jesteście tutaj z nami. Naszych partnerów, Ski Team, Allianz, Radio SK, dzięki którym mamy wspaniały nastrój. Życzę państwu miłego wieczoru. Adam Małysz. My z Pawłem tylko rozpoczniemy serię próbną, a potem oddamy mikrofon chętnym ludziom do zadawania pytań. Nie mogą zadawać pytań Rysio i Jolka, bo słyszeliśmy, że wiedzą wszystko o Adamie Małyszu. Żartowałem oczywiście, dostałem od Ryśka 176 pytań, które przeczytam oczywiście. Ważna wiadomość od organizatorów. Autografy i ewentualne pytania, których nie zadajemy, to po tej scenicznej części. Zaczynamy, tak? Skupienie jest? Panie Adamie, jak pan miał mniej więcej te 5-6 lat, co tu po niektórzy, to raczej chłopcy chcieli być Bońkiem, Matysikiem i tak dalej. Czemu pan nie pojechał do Zabrza, nie zapisał się do porządnego klubu górnika, a wziął pan zaczął skakać na tych nartach? To bez sensu, żadnej kariery nie było przed panem. Za daleko było przede wszystkim do Zabrza. Druga sprawa jest taka, że ja do 18 roku życia grałem w piłkę w naszym klubie, w Wiśle. No niestety gdzieś tam później trzeba było wybrać. Zresztą zaczynałem jako kombinator norweski, nie jako skoczek. Bo jednak... to była bardziej tradycja, myślę, że kombinacja norweska, czyli skoki i bitwy. I dlatego też gdzieś tam od tego zaczynałem, później musiałem zdecydować jedno a porządnie niż wiele rzeczy. Ale w wieku dzieciństwa na pewno jest tak, że im więcej sportów różnych uprawiasz, tym lepiej, dlatego że ogólnorozwojowy trening powoduje, że później w przyszłości jesteś bardziej taki rozwinięty i potrafisz wiele rzeczy. Jak już się zaczęły narty, to czy były to też narty takie zwyczajne, klasyczne, czy od razu skoki? No w zasadzie pierwsze narty to prawie, że były skoków, dlatego że ja w wieku 6 lat dostałem zjazdówki razem z siostrą i połamałem obydwoje, od razu siostry też, więc od razu był żart w domu. Ale z drugiej strony później zapisano mnie do skoku. Zresztą chcieliśmy się zapisać, bo jeszcze moich trzech kolegów, to zawsze robiliśmy sobie takie skocznie terenowe ze śniegu i ja zawsze Weissfogiem byłem, drugi był Nikanenem, jeszcze Vettorim, tak żeśmy się bawili. No i w końcu zdecydowaliśmy, że fajnie by było po prostu iść w tę stronę. W wieku 6 lat, już to było trochę dziwne, ale i w zasadzie do 13-12 roku życia wszyscy moi koledzy wytrwali, później się wykruszyli i zostałem sam w zasadzie. Potem już młodzież wciągła. A z drugiej strony też zostałem sam między innymi dlatego, że mój tata pracował w klubie jako kierowca, wujek był trenerem. I nawet jak nie poszedłem na trening, to miałem przerąbane w domu. Jak poszedłem sobie w piłkę zagrać, więc dlatego gdzieś tam zawsze mnie babcia tłumaczyła, że miał dużo nauki i tak dalej, jak są dzieci, nikt nie słuchają.
Ja grałem w taki, znaczy uprawiałem normalne sporty, za przeproszeniem, więc czasami na boisku piłkarskim na przykład można sobie stanąć, popatrzeć, wtedy pomyśleć, czy jest dziewczyna na trybunach, a co będzie dzisiaj na obiad. No wiecie, o czym się myśli w locie? Czy się w ogóle myśli, czy tak pierdut? To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że zawsze jak ktoś to zadaje, to mówię, że ten, kto nigdy nie skoczył, ciężko mu jest sobie to wyobrazić. Skoczek na pewno, jeśli już jest duża skocznia, mamucia, to porównuje to trochę do ptaka, który gdzieś tam szybuje w powietrzu i jakieś drobne machnięcie piórkami czy tam skrzydłami skręca. Tak samo jest u skoczka, no, gdzieś tam małym palcem ruszy i już jest moment taki, że da się skręcić, gdzieś tam korygować. Ale są mi takie momenty, że są grozę, że chcesz jak najszybciej na ziemię. Ja miałem taki moment kiedyś w Oslo, że chciałem na ziemię jak najszybciej, a nie szło. Po prostu narty szerokie, długie powodowały, że nie szło się uziemić, a chciało się, a to było niebezpieczne. Zresztą dużo skoczków miało wypadki takie, że gdzieś tam salto pełne wykręcił, na przykład Morgenstern ku samo, więc to są takie przypadki, które gdzieś tam nie chce się wspominać, ale z drugiej strony zazwyczaj dosyć dobrze z tego wychodzili zawodnicy, bo jednak doświadczenie też robi swoje, że wiesz przede wszystkim jak się przewrócić też. To jest tak trochę, że im więcej jesteś doświadczonym zawodnikiem, tym wiesz też jak się przewrócić. To jest tak jak w sportach motorowych, im więcej jeździsz i na przykład wiesz, że jest jakaś sytuacja, którą no, wydawałoby się normalnie, że nie jesteś w stanie wyprowadzić tego samochodu, ale to doświadczenie powoduje, że jesteś w stanie jeszcze się utrzymać na kołach, więc doświadczenie przede wszystkim. No więc jak jesteśmy przy sportach motorowych, to takie chyba pytanie, które nieraz padało. Większe, co jest bardziej wymagające? Co więcej wymaga, no nie wiem, czy siły, skupienia, czy charakteru? Skoki, czy rajdy samochodowe? Znaczy to na pewno jest też tak, że I ten sport wymaga poświęcenia strasznego. Zupełnie inne sporty, bo w skokach przede wszystkim dieta, takie wytrzymałość psychiczna przede wszystkim, tym wszystkim. Ja prawie 17 lat miałem diety, więc to jest, można powiedzieć, że to jest straszne, no, bo niektórzy zawodnicy no, wręcz się głodzą. My teraz mamy, ja jestem teraz, pracuję w związku i mamy bardzo duży problem z dziewczynkami, które zaczynają, bo albo są troszkę otyłe, albo po prostu idą w drugą stronę w anoreksję. I teraz kolejna jest gdzieś tam, która już prawie ma anoreksję i to jest duży problem w tym. I jednak u chłopaków jest troszkę lepiej, jeśli chodzi o to, bo oni są bardzo wychudzeni. To naprawdę, i to jest często wstyd rozebrać się na plaży. Bo miałem takie sytuacje, że gdzieś tam wszystkie kości, wszystko widać i to nogi są mocne, ale góra tutaj musi być jak najbardziej lekka i jak najbardziej odpuszczona i to jest, żeby leciało. No. Kiedyś o tym przede wszystkim Polacy nie wiedzieli, bo Fiat skakał na przykład bardzo dobrze, ale on był genetycznie bardzo chudy i on nawet nie wiedział, czemu tak dobrze skacze. A na przykład Finowie, Norwegowie, Niemcy już mieli w tamtych latach badania, że jednak im szczuplejszy zawodnik, tym lepiej. Więc dlatego to są bardzo duże wyrzeczenia. Sporty motorowe zupełnie inny sport i ktoś by sobie mógł pomyśleć, siadasz za kierownicą i kręcisz tego za kierownicą, siedzisz w fotelu. No tak, tylko że jedziesz na przykład tak jak na Dakarze, codziennie 1000 km. Temperatura w samochodzie, jak nie ma klimatyzacji, a nawet jak jest klimatyzacja, to nie przekracza, nie schodzi w dół poniżej 45 stopni. Jak nie ma, to jest 65 zazwyczaj. Ja powiem taki przykład, że na pierwszym Dakarze wypiłem, na pierwszym odcinku, który miał tylko 300 km, wypiłem 9 litrów wody, w ogóle nie sikałem, więc to jest tak, że to wszystko zawodnik gdzieś tam wypasa, bo jest tak ciepło potwornie. Przyjeżdżasz, jesteś tak wykończony, gdyby nie obsługa, gdyby nie zaufane osoby, które gdzieś tam są z tobą i na przykład tak jak w moim przypadku i Rafała Słonika, Staszek Czopek, który mieszka w Krakowie i jest osteopatą, ciężko było przejechać, naprawdę taki Dakar. To jest wałkowanie jeszcze po tym odcinku, później mocno, bo jest tak człowiek wytrzepany, wszystkie te kręgi, wszystko jest tak pozbijane, wszystko boli, że jak sobie pomyślisz, że na drugi dzień masz siąść za kierownicę, no to się pomału płakać. I pierwsze 3 dni były takie, że naprawdę myślałem, po co mi to było, trzeba było siedzieć przed telewizorem, oglądać skoki, oglądać rajdy i mieć święty spokój, nie przeżywać, ale później kolejny odcinek i człowiek nabierał takiej dumy, że jednak wychodzi. Była też taka sytuacja raz, że to już był 7 odcinek, gdzie jechaliśmy, myśmy mieli takie pierwsze w Dakarze Mitsubishi Pajero, 170 koni, dieselek.
Więc jak czasem podjeżdżaliśmy pod wydmę, no to już był strach, ale nie temu, że coś może się wydarzyć, tylko temu, że ten samochód tam nie wyjedzie. No. Samochody, które przejeżdżały wcześniej po 400 koni, piloci, zawodnicy doświadczeni, kierowcy, no a my czasem 13 razy szukaliśmy z jednej strony, z drugiej strony tej wydmy, żeby tylko wyjechać, bo na górze był waypoint. Jeśli nie zabierzesz tego waypointa, no to automatycznie ze 3-4 godziny kary. Więc każdy chce tam wyjechać, żeby zabrać ten waypoint. No i była taka sytuacja, że gdzieś tam nas ciężarówki mijały, bo te najlepsze ciężarówki, one w Dakarze nawet dziesiątce czasem przyjeżdżają. No i później zrobiły się już takie kolejne, że pod jedną w ogóle nie mogliśmy wyjechać. Gdzieś żeśmy cały czas się zawieszali dołem. No i w pewnym momencie pilot już powiedział, Rafał mówi tak, mówi, ja pierdolę, ja już dziękuję, ja rezygnujemy i tak dalej. I mówimy, siadaj za kierownicę, ja cię wypcham. Ty mnie wypchasz jeszcze z tym samochodem. Jak wpadłem w taki jakiś amok, odkopałem ten samochód, zepchałem go w dół, siadłem z powrotem za kierownicę, przyjechaliśmy na metę, była godzina 11:23. Szybko się coś umyć, coś zjeść, siedzimy, on się w ogóle nie odzywał. W pewnym momencie mówi tak, wiesz co, szacun, ja myślałem, że ty jesteś taki, wiesz, sportowiec, który powie nie, dziękuję, do widzenia, samolot, proszę mi zamówić, lecę z powrotem do domu, a tutaj jakiś pazur sportowca jednak, to też mnie jeszcze bardziej podbudowało, żeby jeszcze jechać, bo mimo wszystko, że tam gdzieś jakieś problemy są, no to chcesz ukończyć ten Dakar, choćbyś trawę, gryz to czy piasek, to chcesz ukończyć. I tak było, im bliżej tej mety, to już się myślało, co w kolejnym, co byś zrobił w kolejnym, żeby było lepiej, więc tak to przechodziło. I obydwa te sporty na pewno są bardzo ciężkie, ale każdy jest zupełnie inny, łączy ich tylko adrenalina, pewnie jakieś tam doświadczenie czy wysiłek, który trzeba w to włożyć. Każdy sportowiec oczywiście odpowiada na to pytanie, które chce zadać, że i ty się tylko walk, ale bądźmy szczerzy, chce się wygrywać, po to się zaczęło startować, chce się wygrywać, ale jak przez kilka lat się nie wygrywa, to czy nie naszła pana taka myśl, że no dobra, pójdę się oświadczyć i co powiem, chłopcze, a czym ty się zajmujesz? Skaczę. A ile z tego wyciągasz, chłopcze? 120 metrów. Ja nie powiem, że było łatwo, bo ja w 1996-1997 roku wygrałem Puchary Świata, pojedyncze Puchary Świata. Później miałem bardzo duży kryzys. Miałem żonę, już dziecko i w pewnym momencie nie było stypendium, nie było sponsorów. Było ciężko i wtedy była sytuacja taka, że ja powiedziałem żonie, no kończę sport, idę pracować to, co się nauczyłem, czyli za blacharza dekarza. I dla mnie to nie był jakiś tam wstyd. I wtedy właśnie rodzina bardzo mocno za mną stanęła i powiedziała, próbuj jeszcze raz, niech się pomożemy i zobaczysz, jak będzie. Ja się naprawdę bardzo mocno zawziąłem i zacząłem trenować. Były treningi, po treningach jeszcze brałem plecak, ładowałem do tego cegły, chodziłem gdzieś tam w góry, żeby po prostu... Później przyszedł jeszcze fizjolog, psycholog i oni jeszcze bardziej uświadomili, jak ważna jest waga. No, ja wtedy ważyłem około 60 kg, jak później schudłem do 52, to zaczęły się skoki. Ale to nie tylko, że człowiek schudnął, ale też praca, którą w to włożył i pełna koncentracja. Gdzieś tam za każdym razem ktoś mi mówi, no jaką ty masz jeszcze motywację, jak wygrałeś raz, w zasadzie masz wszystko i to jeszcze cię motywuje do tego. Ja zawsze powtarzałem, że dla mnie jest właśnie najważniejsze to, że odcinam jeden sezon, jest odcięty, jest kolejny sezon. Jedzie pan gdzieś na wakacje i nagle pojawiają się ludzie, którzy pana poznają i zaczynają się jakieś śmieszne, dziwne rzeczy wydarzać. Znaczy, zazwyczaj to są małe grupki, to jest sympatycznie i nie ma aż takiego problemu, bo zrobi się zdjęcie. Oczywiście rodzina zawsze trochę cierpi, bo oni gdzieś tam muszą z boku stoją, nie wiedzą często, jak się zachować. To jest na pewno duży problem. No. Najgorsze jest to, jak gdzieś tam leży i ktoś z ukrycia do zdjęcia. No to tego to po prostu nie mogę. No. Byliśmy kiedyś w Chorwacji, leżymy sobie i pan po prostu było widać, że robi nam zdjęcia albo filmik robi, a on ukrywał, że SMS-a pisze. I po prostu aż takie głupie, no, że ona parę razy mówi, no i że mu coś powie. Ja mówię, no ale co mu powiem? No? Co mu powiem, że mimo że SMS-a pisze, no i to nie jest łatwe na pewno, zresztą wiemy doskonale. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko ludzie, kibice mają naprawdę bardzo duży szacunek do sportowca i do sportowców w ogóle. I mimo to, że teraz jest dużo, kiedyś tylko były aparaty, teraz jest telefonów, można filmy kręcić, zdjęcia robić, to mimo to gdzieś tam jednak ci sportowcy nie są aż tak
przez tych paparazzi czy ludzi atakowani, jak często celebryci czy gwiazdy kina na przykład. Więc na pewno pod tym względem mamy troszkę łatwiej, ale pamiętam lata 2001-2002, gdzie było naprawdę przerąbane, powiem szczerze, bo ile razy żona mówi, u nas nie było nigdzie w pobliżu centrum handlowego, na przykład jeździliśmy do Katowic. No i żona mówi, chodź, idziemy na zakupy. Ja mówię, jesteś pewna? No, tyle ci nie było. No i bywało tak, że żona chodziła, robiła zakupy, a ja stałem 2-3 godziny, robię zdjęcia i autografię. Nie było szans, żebym weszedł w ogóle do sklepu, więc to na pewno jest, to jest na pewno, nie jest łatwe, nie jest łatwe. Proszę Państwa, my skończyliśmy serię próbną. Proponuję, żebyście Państwo teraz trochę pozadawali pytań. Oczywiście my mamy jeszcze 128 pytań, od Ryszka głównie. Ale jeśli ktoś z Państwa chce zadać pytanie, gdzieś tu jest tutaj mikrofon. Tu młody człowiek z Radia SK chce zadać pytanie, jest nieśmiały. Prosił nas dwa dni, żeby tylko mógł zadać pytanie. Ma na imię Grześ. Dziękuję bardzo. Panie Adamie, odkąd obserwuję Pana karierę, zawsze chciałem zadać pytanie, kiedy ostatnio zapytali Roberta Lewandowskiego, co czuł, kiedy w ciągu 9 minut strzelił 5 bramek, powiedział, że był w transie. A co Pan czuł, Panie Adamie, skacząc z mistrzostw na mistrzostwa, z finałów na finał, teraz lepiej zdobywając nagrody i puchary? Na pewno jest to prawda, że jesteś po prostu w takim transie, jesteś w formie, to Ty nie myślisz, co masz zrobić, tylko to idzie z automatu i pewnie po meczu jeszcze ze 4-5 razy się go albo 20 razy zapytali, co czuł i on tego nie pamiętał. I to niestety tak jest, no. Gdzieś tam, ja miałem taką sytuację na przykład na olimpiadzie w Salt Lake City, gdzie nie pamiętam, już ktoś dzwonił prezydentom do chyba do jakiegoś dziennikarza, a do Tomka Zimowa. No i Tomek Zimow mówi mi, Adam, po prezydent chce. Tomek pierwszy znów nie wkręca w pewnie, nie? A prezydent był na linii i oni to wszystko nagrali, bo to są nas wybrali. Gdzieś tam do tej pory się mi to ciągnie za mną, że pierwszy prezydent. To są takie sytuacje, bo każdy coś w tym momencie od ciebie chce, a ty w zasadzie nie wiesz, co się de facto wydarzyło i gdzieś tam wszystko to, co się dzieje w koło, jest takim trochę w takim amoku. Proszę Państwa, muszą Państwo jakoś podnieść jedną rękę, żeby wiedział, komu dać mikrofon. Jest człowiek jeden z ręką, jedną podniesioną. Mam nadzieję, że nie zamówi piwa. Ja chciałem zadać pytania, tylko chciałem powiedzieć taką fajną rzecz. Dzisiaj miałem wielką przyjemność spotkać się z panem Adamem Godoli, a później pociskałem za nim na nartach i powiem tak, że łydki mam mega mocne, nie mogłem go dogonić na stoku. Szacun, Adamie. Dziękuję. Zszedłem w niziny, więc muszą Państwo wyżej podnosić ten. Już następne pytanie, bardzo proszę. Bardzo pozdrawiam pana Marysza. Chciałbym spytać, bo my jesteśmy ekipa z Siek. Jeśli znowu wszystkich skoczków, a jeśli widział kiedy przez kopiec z Wisły do Czech, tam jest skocznia w Nytku, a dochodzą tam też wszystkich skoczków. Ja też. Okay. A jeśli znacie taką skocznię. Dziękuję. Nie, no w Nytku skakałem oczywiście z Pawłem Mikeską. Zresztą Paweł Mikeska był naszym pierwszym trenerem w kadrze od 1994 roku, także mieliśmy zgrupowania i nawet w Trzyńcu żeśmy spali, a jeździliśmy do Nytka na skocznie, także no czeskich skoczków no ciężko by było nie znać. A najbardziej zapamiętałem czeskich skoczków z jednego, jak pojechałem pierwszy raz na skocznię Mamucią do Oberstdorfu i miał ze mną jechać Wojtek z Kupienia, miałem 17 lat wtedy, no i oczywiście nie pojechałem sam z trenerem Mikeską. No i pamiętam, jak koledzy z Czech do mnie podchodzili i mówi, że Mikeska przyjechał cię tu stracić. Nieładnie to było, później dopiero się dowiedziałem, co to znaczy. Ale wiem, że no, jak przyjeżdża taki młody zawodnik, a oni po raz tam Krumpoc był, Kachanek, Słuchaczek, Doleżal, który teraz w Polsce pracuje, więc no... Gdzieś tam próbowali mnie nastraszyć, ale nie... Znaczy bać się bałem, ale nie stracił mnie Mikeska, więc jestem tutaj dalej. Ale nie, ja myślę, że przede wszystkim, no my tam zawsze, czy Czesi, czy Słowacy, to zawsze żeśmy się trzymali razem, no bo przede wszystkim, no zawsze byliśmy trochę tak traktowali z boku w tym sporcie, a od jakiegoś czasu gdzieś tam szanują jak Czechów, tak Polaków, więc dlatego też mamy taką siłę.
Państwa proszę o podnoszenie. Jest ręka z pytaniem, tak? Koło było. Kto zadaje następne pytanie? Jest daleko. Zielona kurtka, chyba zielona kurtka. Pięć piw? Pięć piw, tak? Pięć piw, to coś panów. Ja podaję. Panie Adamie, ja mam do pana takie pytanie. Z którego zwycięstwa, czy w Pucharze Świata, czy z wygrania turnieju Starych Skoczni, czy może z Mistrzostw Świata, to cieszy się pan najbardziej? Które daje panu jak gdyby taką największą satysfakcję spełnienia jako skoczka? To jest właśnie częste pytanie, dlatego gdzieś tam dziennikarze mi często zadawali, czy jest jakieś zwycięstwo, które spowodowało, że najbardziej go cenię. Im byłem starszy, im później, tym trudniej jest zdobyć na pewno jakiś puchar, czy zwycięstwo, czy mistrzostwo świata. Człowiek się starzeje i też jest wolniejszy. Dochodzą młodzi, którzy gdzieś tam na zmiany, które często w sporcie są, reagują zdecydowanie lepiej i szybciej. Więc dlatego ja zawsze powtarzałem, że nie ma czegoś takiego, że ja rozdzielam to. Dla mnie całość jest najważniejsza i to właśnie jak to, że potrafiłem się motywować przez tyle lat i gdzieś tam zdobywać te trofea. Więc ten całokształt dla mnie jest najważniejszy, nigdy tych tytułów nie rozdzielam. Mogę? Bo nie wiedział, jaki masz numer butawty. A tam były takie, aż takie pytania? Takie zagrożenie. Powiem szczerze tak, że mam 40, ale jak pojechałem 2 lata temu kupić buty zjazdowe, to panowie mi 38 wpakowali. Bo powiedzieli, że teraz jest taka moda. Ja wiem, czy mam jeździć z ugiętymi palcami, ale nie. Wszyscy zawodnicy biorą za małe buty i po prostu ich rozciągają, rozbijają. I faktycznie się udało rozciągnąć. Tak? Teraz będę już wiedział. Rysiu, pytanie. Znaczy ja mogę odpowiedzieć, no... Dobra, to mam pytanie. Ile razy stałem na podium w Pucharze Świata? W Pucharze Świata? 34 na pierwszym miejscu. Nie wiem, czy dobrze. 39. 39. Rysiu, zadaj pytanie. Ile stałem na podium? 28 na drugi. I 13 bodajże na trzecim miejscu. W Pucharze Świata. Jeżeli się pomyliłem, to proszę popraw. Więcej tego było, ale nie pamiętam. Wiem, że ponad 100. Wszystkiego było. No. Zadamy pytanie teraz Radio SK, jak wygrałeś ten konkurs. Ale blisko mikrofon chciałbym, korzystając z tego, zadać jednak pytanie. Wielu wybitnych sportowców w różnych dyscyplinach sportu ogłaszało koniec swojej kariery. I po krótszym lub dłuższym okresie czasu wracali. Mamy w skokach narciarskich takiego skoczka japońskiego Noriaki Kasai, który jest od pana, panie Adamie, dużo starszy. No nie tak duży. No ale posłużyłem się tym przykładem. Czy nie korciło pana po zakończeniu pańskiej kariery, bo jest pan taki duch sportowy i zmienił pan dyscyplinę, ale żeby wrócić do skoków kiedyś? Znaczy na pewno gdzieś tam takie momenty przychodzą kryzysowe, ale też chyba dlatego, że ja w zasadzie dosyć szybko przeszedłem do rajdów, to nie miałem możliwości nawet myślenia o tym. Druga sprawa była taka, że Hanu Lepiston nie wiedział, że ja mam taki plan i pamiętam na Mistrzostwach Świata w Oslo, jak przekazałem mu to zanim powiedziałem jeszcze dziennikarzom, no to widziałem, że jest trochę taki, trochę zszokowany tym wszystkim, ale wtedy powiedział mi jedno. Dobrze, Adam, ale obiecaj mi, że nie wrócisz. Ja mówię, Hanu, obiecuję ci. Nie wrócę do skoków, bo jako skoczek oczywiście, bo wiem, czym to grozi. Myśmy kiedyś trenowali właśnie z Pawłem Mikecką i z nami trenował Jarosław Sakala. Super zawodnik czeski, który miał bardzo duży kryzys i on później zaczął szukać wszystkiego, co jest grane, że już nie odnosi tych sukcesów. I on się bardzo męczył. To było widać, on 2 lata z nami trenował i skakał jeszcze gorzej. On później już zrobił aż taki trening siłowy, żeby schudnąć maksymalnie, bo on miał bardzo dużo mięśni. Już nie miał tkanki tłuszczowej, więc potrzebował schudnąć z tego mięśnia. Więc on robił jeszcze większy trening siłowy, był bardzo słaby, aż w końcu go to totalnie wykończyło. Ja wtedy widząc jego, jak cierpi, powiedziałem, że nigdy nie zrobię czegoś takiego, że jak będę widział, że już jest źle, to lepiej nie. A zawsze powtarzałem sobie jedno, że chcę zakończyć wtedy, jak będę w formie. Bo to jest tak, że gdzieś tam
nie tylko zawodnik, ale jak to mówią, że człowiek nie jest rozpoznawalny po tym, jak zaczął, tylko jak skończył. Adam, pytanie ode mnie, Adola. Mam do ciebie pytanie. Ty jesteś... Czy przeglądałem zdjęcia? Przeglądałem. Ty i ja jesteśmy fanami takiego kraju, który się nazywa Turcja. I powiedz mi, co byś chciał w Turcji zobaczyć? Pomógł, ale nigdy tam nie byłem. Ale podobno, że zamykają. Nie, ja to już od 10 lat mówią, to mówią o promocji, żeby tam jeździli, wiesz. Bo za to zabraknie. Ale jeździli? To jak mówią, że zamykają, to nikt nie chce jechać. A wiesz, jak jest na zdrowie po turecku? Na zdrowie? Kurczę, nie wiem. Szerefe. Szerefe. A ja ci powiem po turecku też Shekire Derim, czyli dziękuję bardzo. No powiedziałeś. Proszę Państwa, czekamy jeszcze na pytania z sali. Ktoś jest odważny, przepraszam, mikrofon nie działa. Jeśli nie, my mamy jeszcze te 140 pytań. O coś miałem zapytać. Naprawdę nikt nie chce zapytać mistrza o cokolwiek sportowego, pozasportowego. A ja bym... Ja chciałam jeszcze jedno pytanie. I pięknie, dziękuję Pani serdecznie. Panie Adamie, nawiązując do zakończenia kariery, chciałam zapytać, czy tą decyzję podjął Pan samodzielnie, czy może w konsultacji z żoną? Serca, jak to się stało? Znaczy, na pewno gdzieś tam konsultacja z żoną była, ale wiadomo, że sportowy... Dobra, oznajmiłem żonie, że kończę za ileś tam miesięcy. Ale gdzieś tam na pewno na początku, jak tam dużo, dużo wcześniej myślałem, no to gdzieś tam były plany, że osiądę na tyłku jednak. Ale im bliżej było tego zakończenia, tym ciężej było. Tym bardziej jak patrząc na swoich kolegów, którzy gdzieś tam wcześniej kończyli karierę, nie tylko trenerów, kolegów ze skoczni, ale z innych dyscyplin i trenerów. No, często mi było przykro patrzeć na to, bo nie mieli sposobu na siebie. I to jest tak, że jak jesteś zawodnikiem przez tyle lat, to ciężko jest jakby zmienić totalnie ten twój tryb życia. I gdzieś tam ja pamiętam, jak kończyłem i dziennikarzom przede wszystkim powiedziałem, że jak będzie mi brzuch rosnął, to kopnijcie mi do tyłka. Muszę przyznać, że będę musieli mi kopnąć chyba, bo od półtorej roku... No siedzę za kierownicą, ale jednak służbowego samochodu gdzieś tam w związku i robię około 120 tysięcy rocznie kilometrów. Nie mam czasu na to, na sport, choć przez ostatni tydzień nawet tutaj dzisiaj wziąłem się na siłownię, bo jednak trzeba się wziąć za siebie i żeby ten kopniak był mniejszy. Bardziej ekstremalnego, to skoki, to samochody szybkie może jeszcze... Nie, to już biegnie ten, to już nie da tego. Gdzieś tam wiadomo, że to samochodów ciągło cały czas, ale no, sport samochodowy jest bardzo drogi i to gdzieś tam jak zaczyna braknąć sponsora, no to nie wiem, to jakiś chyba szejk tylko może jeździć, kierowca fabryczny, czy też nie wiem, potentat naftowy rosyjski. Jak jest jakiś szejk na sali, to bardzo proszę o zgłoszenie proszę. Teraz jeszcze są trzy pytania z sali, z tego co wiedziałem. Pani, pan i pani Ania, bo ją znam akurat. Panie Adamie, chciałabym zapytać, co pan czuł skacząc 151 metrów w Billingen w 2001 roku? To był mega wyczyn wtedy. Ono strach przed tym wszystkim, czym stoję ten skok. Bo to gdzieś tam też jak najdalej oczywiście, ale w pewnym momencie jak już masz lądować, no to zaczyna się ta ziemia zbliżać. I powiem tak, że zawodnik jednak mojej postury mniejszy ma trochę łatwiej przy tych długich skokach lądowania. Dlatego, że te kończyny mamy mniejsze i łatwiej nam jest wcisnąć się i gdzieś tam wylądować niż tym wysokim. Z drugiej strony ciekawe jest to, że nikt nie ląduje telemarkiem przy tak dalekich skokach, a teoretycznie powinno być zdecydowanie łatwiej, bo ciężar ciała jest rozłożony i gdzieś tam noga idzie do przodu, druga do tyłu i siadasz lepiej, a z drugiej strony no, ciężko jest, żeby ktoś w ogóle próbował tak dalekich skoków lądować. Więc dlatego no, gdzieś tam na drugi dzień były problemy na pewno. Miałem wynaciągane gdzieś tu mięśnie brzucha i tak dalej, więc trochę obolały w kolejnym dniu skakałem. Ale jak zawodnik jest w bardzo wysokiej formie, takiej jak ja wtedy byłem, to zupełnie o tym nie myśli. Po prostu idzie i robi swoją robotę. Panie, takie pytanie, rywalizacja z którym ze skoczków
przyniosła pan z jednej strony najwięcej problemów, a z drugiej strony najwięcej protekcji. Ja mam jeszcze drugie pytanie, takie króciutkie, ale trudno. No, ja myślę, że największe satysfakcje i największe problemy to było z dwoma Niemcami, czyli z Hanawaldem i ze Schmidtem. Schmidt był może bardziej sympatyczny dla dużo więcej dla kibiców, dla nas zresztą Polaków, ale z Hanawaldem było ciężej na pewno. I on też często nie umiał zrozumieć tych jego gestów, bo gdzieś tam kibice się zawsze wkurzali. Myśmy się wkurzali tymi jego gestami, że to jest takie typowe niemieckie, ale no, on miał po prostu takie zachowanie i ciężko było wtedy za to jakby gnębić czy potępiać. Ja nawet z nim rozmawiałem, on mówi, ja nie chcę nikogo skrzywdzić, czy tam naszych kibiców, Polaków i tak dalej, czy obrazić. Po prostu ja się tak cieszę, no. Co mogę za to, że jestem Niemcem i my się tak cieszymy. I jeśli chodzi o Schmidta, Schmidt był zawsze taki wycofany, on gdzieś tam zawsze troszkę z tyłu. Ja nie zapomnę takie, bo ja miałem menadżera Austriaka, już świętej pamięci, ale RTL wtedy bardzo mocno skoki promował, tak jak Formuła 1 i tak dalej. Prywatna telewizja, która bardzo duży nakład wkłada w to. I oni wymyślili sobie coś takiego, że przed turniejem czterech skoczni zrobią reklamę tego turnieju czterech skoczni w RTL. I zaprosili mnie do udziału i Martina Schmidta. Myśmy tak stali oparci plecami i oni sobie wtedy strzelili w kolano. Bo tak, ja stałem uśmiechnięty, a on miał być poważny, że on chce mnie po prostu rozsadzić i taki typowo jakby niemiecki styl. I ta reklama szła chyba 4 dni w RTL-u, bo ludzie zaczęli się burzyć, to Niemcy, bo to w niemieckiej telewizji. No jak to jest, że ja jestem taki pogodny, a on znów taki smutny i gdzieś tam jakby chciał, nie wiem, coś mi zrobić. Więc oni sobie często sami strzelali jakby z tego powodu w kolano. Ale ogólnie Schmidt był bardzo sympatyczny, naprawdę. On był, jak się z nim normalnie rozmawiało, to był bardzo fajnym zawodnikiem, człowiekiem. Ale gdzieś tam na tej skoczni wiadomo, no, nie ukrywajmy, no Niemcy nam dużo zrobili, więc my zawsze będziemy gdzieś tam jakoś próbowali zniszczyć czy spróbować, żeby ich pokonać. Więc dlatego dla mnie to było naprawdę wspaniałe lata wtedy, bo mogłem z nimi rywalizować i nie ukrywać, że często wygrywać mi się udawało. Z pana kariery, ile zaraz będzie olimpiada. Jest pan w centrum tego wszystkiego. Czy przypadkiem nie jest tak, że pomimo tego, że wszyscy tu myślę kibicujemy naszym chłopakom i chcielibyśmy, żeby wygrali, czy kolejny raz Simon Amann, bo 8 lat kolejny minęło, nas zaskoczył? Szczerze powiem, że... Znaczy ja w to nie wierzę, o, tak bym powiedział. Wtedy Simon był młody, wtedy pierwszy w Salt Lake City to było tak, że on był po upadku, on miesiąc leżał w szpitalu. On przyjechał na świeżości. Vancouver. Coś nowego wprowadził, te zapięcia, które się, ten bolec z tyłu był skręcony i nartę, wtedy narta się nie wykręcała tak, tylko mógł ją prowadzić płasko. I ja pamiętam do dziś, jak pierwszy raz te zapięcia później już po olimpiadzie dostałem, no to różnica była straszna. Był taki opór powietrza, że mnie prawie, że na plecy stawiał. A on się przygotowywał do tego i on doskonale wiedział. Ja byłem tam dwa razy drugi też dzięki trochę Austriakom, którzy byli w wyśmienitej formie i wydawało się, że ich nikt nie pobije, ale oni się wtedy Simonem zajęli. Oni protesty, z Austrii przyjeżdżali działacze, protestowali, że nie może tych zapięć i tak dalej. Oni się sami wykończyli, że ja sobie swoją robotę robiłem, bo wiedziałem, że i tak nic nie zrobię. Po prostu muszę tylko dobrze skakać, więc... Ale wracając do pytania, no, Simon skacze nieźle, ale nie na wygranie na pewno i myślę, że nawet na podium. To samo. Jeśli chodzi o Schillencauera, ja mu życzę jak najlepiej, ale wydaje mi się, że po tak długiej przerwie świat nie śpi, świat idzie do przodu i gdzieś tam został i ciężko mu będzie wrócić na taki poziom, jak był wcześniej. Czy będzie pan trenerem kadry? Podstawowe pytanie. To jest trudne pytanie, dlatego że po pierwsze, żeby być trenerem kadry, co jest bardzo dziwne, obcokrajowiec może bez żadnych uprawnień, Polak nie. Polak musi mieć pierwszą klasę trenerską, a do tego jest bardzo długa droga, to jest jedno. Druga sprawa jest taka, że na moment dzisiejszy bym nawet nie chciał, bo to jest naprawdę bardzo duże zobowiązanie i to też jest doświadczenie.
jakie się nabywa gdzieś tam, będąc już w tym kręgu, nie będąc zawodnikiem. Zobaczymy, teraz pokażę, to jest jeszcze sporo czasu. Ale my czekamy na ciebie! Bardzo dużo polskich trenerów naprawdę, którzy są zdolni obecnie, na przykład Maciek Maciusiak, który jest bardzo zdolnym trenerem i gdzieś tam prowadzi w tym momencie juniorów. I myślę, że jest gdzieś tam szykowany na to, że w przyszłości może nawet przejąć tę kadrę po Hongaherze, ale myślę, że to jeszcze czas. Ostatnie pytanie z pierwszej serii. Panie Daniele, nie tylko do pana, ale też do małżonki, więc jakby pani małżonka mogła w tam podejść. Bo ja się wstydzę. Ja też, mam stres. Proszę się nie przejmować. Tak zupełnie z innej beczki. Teraz jest taka era odwodu. Jak udało się państwu tak naprawdę być takim typowym, normalnym małżeństwem? I są państwo ze sobą tyle lat. Mają fajną córkę, bo udało mi się poznać. Szybciej niż pana. Już się czają. Nie wiem, ja mogę tylko za siebie odpowiedzieć. To na pewno jest dużo takich powodów. No przede wszystkim jest tak, że tak jak pani powiedziała, no my się i pokłócimy i gdzieś tam się pogodzimy i tak dalej. Przede wszystkim no to jest też tak, że może dlatego, że mnie często nie było. I to jest też tak, że nie mieliśmy czasu na to, żeby się cały czas kłócić. I to gdzieś tam też powoduje, że cały czas gdzieś się tam poznajemy, mimo to, że jesteśmy przez 120 lat razem. I to jest jakiś na pewno tam czynnik, który ma na to wpływ. Żona mówi, że wróżono nam raz na pół roku przynajmniej rozwód. Tak. No niestety, no tak jest. Jeśli ktoś gdzieś tam jest na świeczniku, to zawsze nie tylko media, ale publiczność się interesuje tym, co się tam dzieje i na pewno no, nie jest to łatwe. Z drugiej strony wydaje mi się, że my nigdy nie dawaliśmy żadnego powodu do tego, żeby gdzieś tam się nami interesowano aż tak bardzo jak różnymi celebrytami, więc no chyba... Znaczy myślę, że żona podzieli moje zdanie też, że gdzieś tam jak czasem oglądamy telewizję i jest piękna miłość, jest para, która jest miesiąc i się kochają, a za miesiąc jest rozwód. To mnie szczerze wkurza bardzo, bo jeśli faktycznie jest taka miłość, to niech zachowają to do siebie, a się później nie rozwodzą, a jeśli ktoś robi to na pokaz, to znaczy się, że to nie do końca tak jest. Teraz będą dwa krótkie i bardzo trudne pytania. 1977 to prawdopodobnie pamięty dla pana rok z jakichś powodów. Ja tego nie pamiętam. Czy pamięta pan, czy pamięta pan, ile wtedy wynosił rekord w skokach narciarskich? Ja pamiętam, jak Fiat skoczył rekord, ale wcześniej nie pamiętam. 77 nie pamiętam. 176 metrów to Nienauer. Kiedy pan pokonał tę możliwość? O kurczę. Ryszu! A było w ST takie pytanie? Myśmy tego nie zadali, bo mamy teraz zadanie, ja oddam już mikrofon, bo trudne zadanie dla Adama Małysza teraz. 176, jak mówiłem, magiczna liczba tych metrów skoczonych przez Nienauera w roku urodzenia Adama Małysza, jak się pewnie niektórzy już domyślili. I z tejże okazji tutaj Radio SK chcę powiedzieć kilka słów. My już z Pawłem schodzimy. Piękne dzięki. Dziękuję. Schodzimy tylko ze sceny. Bardzo proszę. I z okazji urodzi specjalnie dla Adama Małysza. To ty się temu zaśpiewamy. Ola, sto lat. Żyje nam. Głośnie. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, Adam Małysz. Brawo, brawo, brawo. Widzicie. Panie Adamie, przede wszystkim w imieniu Neckermann Podróże z całego serca chcielibyśmy podziękować panu, że jest pan tutaj z nami, z naszymi klientami z Neckermann Podróże. Długo zastanawialiśmy się, czego panu życzyć, a trochę się już znamy. Wiemy, że bardzo ciężko jest pana wyciągnąć na urlop, stąd
życzenia na naszym sercu Neckermana naszemu mistrzowi z życzeniami jak najczęstszych skoków na urlop. Pieczek miało być 170. Dziękuję bardzo. Na pewno żona będzie zadowolona, bo ciężko mnie ma wyciągnąć na urlop. Kochani, jak widzicie, na moim kanale są rzeczy świeże, troszkę archiwalne. Ostatnio pytacie się mnie o Polskę, więc obiecuję wam, troszkę wrócę do Polski, pokażę wam piękne rzeczy na polszczyźnie. Jeszcze raz wam dziękuję za oglądanie mnie, subskrybowanie, polecanie i kochani, do zobaczenia w następnych odcinkach. Wasz fan Aleksander. Ciao!